moja pozycja w tej chwili 3,7, 9, 9, 8, 8, 3, 1 i 109.51813. Jestem w Indian Creek, w miejscu, gdzie mamy są rysunki indiańskie. Tu jest taka okolica, tu żyli w tych rejonach Indianie. Pokazuję, jak tu wygląda. Dojechałem po wielkich trudach do tego miejsca i zaraz podejdziemy popatrzeć na te rysunki. Wśród Indian tu musiał być jakiś artysta, który zadał sobie trud i robił malunki. Jest tu taka skała i ta skała ma tutaj taki tłota, takiej tablicy. Widocznie na tej tablicy łatwo było to troszeczkę wydrapywać. Tutaj pokazuję opis tego miejsca. Proszę bardzo. Idziemy dalej. I tutaj widać, jak ten artysta indiański 2000 lat temu zadał sobie trud i robił. No, tu specjaliści uznali, że to jest jakaś tam indiańska gazeta, że te rysunki coś tutaj wyrażają. Na pewno tak, ale no trudno się domyśleć. To już rebus dla specjalistów zajmujących się tymi sprawami, bo oprócz obrazkowych rysunków są tu jeszcze takie różne znaki, hieroglify, więc być może rzeczywiście miało to formę jakiejś właśnie kroniki, gazety czy coś w tym rodzaju. Na pewno jest tutaj coś relacjonowane, bo no nie są to tylko obrazki, ale są to różne znaki, które pewnie miały jakieś swoje znaczenie, czyli mógł to być jakiś właśnie alfabet indiański.